Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Subnautica na moim kanale. Jak widzicie, ja już troszeczkę bazę zbudowałem. Sorry mordy, nie mogłem się powstrzymać, ale musiałem zobaczyć jak ten system craftingu wygląda, na czym to wszystko polega. No i jak na razie zbudowałem tylko tyle. Chciałem coś takiego zrobić, żeby tutaj z tego miejsca móc połączyć się w tym miejscu, na tej drugiej skale, ale nie wiem jak mam to zrobić, ponieważ nie potrafię. Nie potrafię tego zrobić, obrócić rury. Ale mordeczki, tu sobie może zostawmy naszego Simota. Pokażę wam jak to wszystko ładnie wygląda. Zzum, tutaj mamy taki fajny otwór, właz, w którym sobie wchodzimy. I powiem wam... Witamy na pokładzie. Ahoj. I powiem wam, że wcale to takie małe nie jest. Zobaczcie jakie mamy pierwsze pomieszczenie. Naprawdę jest olbrzymie moim zdaniem. Tędy przechodzimy do kolejnej sekcji. No i tutaj mamy nasze w końcu obserwatorium. Jak widzicie, takie mamy widoki za oknem, że tak powiem. I fajnie, bo bardzo mamy blisko do tego krateru, gdzie jest jaskinia z tymi różowymi grzybkami. Na pewno będziemy się tam wybierać w przyszłości. Dobrze, moi drodzy, Farel chciał skonstruować na samym początku... Zobaczmy, radio. Czy jest coś takiego jak radio? Tak, mamy takie coś jak radio, postawmy. Błąd, jeszcze raz. Kliknijmy. Message. Lifepod 3. Wylądował na koordynacjach. Nie panikujcie, dobra. O, widzicie? Coś nowego nam się dzięki temu pojawiło. Zdekonstruujmy sobie te radio i jeszcze raz je postawmy, bo widziałem, że coś takiego działa, że można dzięki temu kolejną wiadomość odsłuchać. Dziewiętnastka Lifepod. Kapitan zginął. Aha, dobra. On teraz będzie komendy, tak? Wydawał. Southwest. Dobra, trzymajcie się razem i powodzenia. Okej. Pobiera transmisję. Signal Localization DPA. Okej. Czyli mamy dwie kolejne nowe misje. Jeszcze raz sobie to zdekonstruujmy. Szkoda, że nie mam tłumaczenia, bo mam wczesny ten dostęp, ale z pewnością kiedyś kupię tam do końca full wersję, że tak powiem. Aver Queen, Trading of Sub Aurora. Wciągle nic. A, te cholerne statki cały czas wysyłają sygnał SOS, a teraz nawet się nie odzywają. Czyli on myśli, że system coś takiego nawalił, tak? Aha, bez czego? Spróbujemy jeszcze jutro i do nas przybędzie niby załoga ratunkowa, tak? Ta cała korporacja Altera, ona jest odpowiedzialna za wysyłanie tych statków Aurora i załóg Degassi, tak? Dobrze to mówię? Degassi? Jakoś tak to było. Okej. Zdekonstruujmy jeszcze raz sobie. I postawmy radio again. Może będzie kolejna wiadomość. Jak widać, kolejna dioda się pali. Play message. Nebulogue subject. O kurcze. Nowa biologiczna... Nowy biologiczny obiekt jakiś się pojawił. Powiem wam, że ładna będzie zadymka. Coś nowego nam się pojawiło, jestem mega ciekawy co to będzie. Dobra moi drodzy, ale tym się zajmiemy później. Teraz sobie zróbmy może kilka rzeczy, które potrzebuję. Z pewnością będę potrzebował fabrykator. Do niego jest potrzebna próbka korala stołowego, którego przy sobie nie mam. Szkoda, co możemy dalej zrobić? Fabrykator apteczek, okej. Szafka ścienna. O! W końcu coś przydatnego będzie. Ale chyba szafkę ścienną sobie od razu powiesimy tutaj przy wejściu, ponieważ będzie wtedy nam łatwiej
wszystkie rzeczy od razu odkładać, dobra? Zobaczmy, ile w ogóle ta szafka ścienna będzie miała slotów. Szafka. Nazwijmy tutaj tytan. O. Tu będziemy wkładali tylko i wyłącznie tytan. Aha, którego nie mam. Dobra, ale mamy za to ołów. Patrzcie, ile slotów jest. Ja pierniczę, naprawdę jest dużo. Super, rewelacja. Myślałem, że będzie mało. Czemu ja szybciej tej bazy nie budowałem? No i dobra. Kolejną szafkę będziemy chcieli postawić. Potrzebny jest tytan. Tytan mam na zewnątrz, także sobie od razu popłynę po niego. On tutaj jest w któryś z tych szafkach pływających na wodzie. Kwarc, ruda soli, dobra. Tutaj mamy tytan. Powiem wam, że na razie mi chyba wystarczy taka baza. Aha! Sea Glide się rozładował. Wymieńmy w nim baterię od razu, żebyśmy mieli na przyszłość. No i dobra, już sobie elegancko świeci. I wejdźmy do naszej szafeczki na nowo. Albo nie, postawmy sobie coś następnego, ale co to będzie? Szafka ścienna. Później mamy szafkę, schowek wolno jest stojący 6x8, a ta 5x6. A, ten jest wolno stojący, a ta jest wisząca. No dobra, dobra, wiemy. Ładowarka baterii. Może naładować 4 baterie jednocześnie. Super. Czymś takim się za chwileczkę zajmiemy. Ale jak widzicie, na samym początku musimy zbudować fabrykator, dzięki niemu będziemy mogli kraftować inne rzeczy. Jak widzicie, jest możliwość kraftowania akwarium. W dzisiejszym odcinku dużo czasu spędzimy na wyposażaniu naszej bazy i mi się wydaje, że to będzie w porządku, ponieważ naprawdę troszeczkę czasu trzeba poświęcić, żeby wszystko doskonale sobie tutaj przemyśleć, co i w jakim miejscu zbudować. Później ewentualnie będziemy mogli ją rozszerzyć, jeżeli będzie taka potrzeba. Dobra, to tutaj zróbmy sobie może takie pomieszczenie bardziej gospodarcze. Jakieś krzesło, stół, biurko. Co tu jest? Kosz na śmieci. Tabliczka. Krzesło obrotowe, biurko. Ławka. Donica ścienna. No dobra. Zróbmy sobie tutaj donicę ścienną. I co ja tutaj mogę zrobić na tej donicy ściennej? Mogę coś posadzić? Czy o co tu chodzi? Czy tylko tak... Czy tylko jest to po to, żeby te listki sobie oddychały, no i po prostu dawały nam powietrze? Chyba tak. Dobra, niech będzie donica ścienna. Na tej ścianie co możemy zrobić? Zbiornik Jacksepik. No dobra, nie wiem do czego to służy. To później może stwórzmy. O, jest, 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 jest. To jest właśnie to, co było nam potrzebne. Koral stołowy. Podnieś, podnieś, podnieś. Podnieś, dobra. No i wracamy i robimy naszego fabrykatora. Dzięki niemu będziemy mogli zrobić jeszcze kilka dodatkowych rzeczy. Ale chyba sobie, wiecie co, jeszcze się skuszę na zrobienie drugiego włazu z tej strony. Żebym miał dostęp do naszego pomieszczenia z każdej strony, ale wtedy jedną ścianę mi zajmie. Dobra, nie szkodzi. Postawmy sobie fabrykator, chyba też z tej strony. Czy tu zrobimy po prostu szafki? Tu będą szafki, tu będzie fabrykator, dobra. Fabrykatorze drogi, jesteś tutaj. Okej. Cyk, mamy pierwszy fabrykator. I dzięki temu możemy sobie zrobić na przykład utleniacz. Zróbmy sobie utleniacz, bo woda nam się przyda. Przeróbmy sobie tytan, bo też nam się przyda. I moi drodzy, co jeszcze możemy sobie z wyposażenia postawić? A postawmy jeszcze jedną szafkę ścienną. Ciekawe, ile ich się zmieści. Jedna. I tu postawmy jeszcze sobie trzecią. O! No i będzie elegancko. Tu będziemy mieli same szafki na różne potrzebne nam rzeczy. Okej. Możemy się napić. Ja sobie jeszcze bym stworzył coś takiego ciekawego, na przykład sztuczna grządka do uprawy roślin pod wodą lub na lądzie. Pod wodą? To co ja mam to postawić na zewnątrz? Dobra. Na razie mniejsza z tym. Reflektor. Syntetyczne źródło światła. A jakbyśmy taki reflektor sobie postawili, powiem wam, tutaj na czubku bazy, żebym po prostu czasem mniej więcej wiedział, w którym miejscu moja baza się znajduje. Mogę czy nie mogę? Mogę. Taki malutki? Ja myślałem, że on będzie olbrzymi, a to jest taki reflektorek.
Aha, kręci się w koło. No i super, rewelacja. I jeszcze sobie postawimy taki sam reflektorek tutaj na naszym obserwatorium. No i dobra, postawimy sobie bioreaktor, tylko potrzebuję olej maszynowy i zestaw elektryczny. Dodatkowo, z tego co tutaj sobie zobaczyłem, chciałbym jeszcze postawić dzisiaj stanowisko modyfikacyjne, ale brakuje mi chipa komputerowego, diament oraz ołów. Także moi drodzy, tutaj zrobimy sobie szybko cięcie, ja polecę do mojej kapsuły, wezmę sobie wszystkie potrzebne mi surowce i za chwileczkę się widzimy. Dobra, olej maszynowy robi się z nasion takich. To weźmy sobie, jak wygląda slot. Dobra, możemy jeszcze wziąć raz, no i dwa. No i dobra, olej maszynowy będziemy mieli, to teraz ciśniemy dalej. Jak widzimy, moi drodzy, z daleka widać moją bazę, czyli nasz reflektor zdaje egzamin. Bardzo fajnie ją oświetla, tak? Nie, to jednak nie oświetla reflektor, tylko światło wewnętrzne naszej bazy. No dobra, panie reflektorze, dlaczego pan nie świeci? Ja tu muszę zaparkować i to sprawdzić. O co tutaj chodzi? Świecisz, gościu, czy nie świecisz? Jeżeli ty takim światełkiem chcesz mi tutaj świecić, no to jesteś stary w błędzie. Trzeba będzie cię zmienić na lepszy model chyba. Witamy na pokładzie, witam, witam. Dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Farel nazbierał potrzebne rzeczy, czyli skraftujemy sobie w tym momencie bioreaktor. Ale w którym miejscu ten bioreaktor postawić? Zmieści się tutaj? Może w tym, co? Dobra. Starczy mi tytanu? Niezawodne źródło energii jest niezbędnym krokiem w drodze do samowystarczalności. Aha. Rozważ założenie fotodziennika z twoimi osiągnięciami, aby znaleźć motywację w chwilach zwątpienia. Dobra. Dzięki. Zainfekowany. No okej. W ogóle dawno siebie nie skanowałem. Może bym siebie w końcu zeskanował i zobaczył, co tutaj się dzieje. Zainfekowany. Okej, a weź stary, ściągnij rękawiczki. Jak wyglądają twoje ręce? Zdrowe, nie są. Nie masz żadnych zielonych plamek, na szczęście jeszcze. Okej, ubieraj to. Jeszcze ze sobą wziąłem oddycharkę. I teraz, moi drodzy, chciałbym postawić akwarium. Ale chyba akwarium postawimy sobie gdzieś tutaj, co? Na środku, fajnie by to wyglądało. Czy w obserwatorium? Sprawdźmy, co wymaga akwarium. Szkło i tytan. Z pewnością szkła nie będę miał, ale to się zaraz okaże. No jak widać, szkła nie ma, ale jest kwarc. Z kwarcu się robi szkło, tak? Dobrze pamiętam? Fabrykator, cyk, cyk. Oczywiście, że tak, z kwarcu robimy szkło. Czyli zrobimy sobie od razu akwarium. Akurat tyle, ile potrzebowałem. Dobrze mówię? Tytan i szkło. Okej, zobaczmy, czy możemy postawić w obserwatorium akwarium. Cyk, akwarium. Można. Fajnie będzie to wyglądało w obserwatorium, czy słabo? Czy lepiej postawić sobie akwarium gdzieś tutaj, na środku? Chyba tu na środku, co? Będzie to fajnie wyglądało. Taka ozdoba. Okej. I czy ja mogę coś tutaj wrzucić? Bo wziąłem ze sobą takie jajeczko. Nie mogę tego wsadzić? A to mogę? Też nie. Akwarium, no chciałbym sobie wsadzić to. Niezidentyfikowane jajo. Tu również niezidentyfikowane. To jak ja mam zidentyfikować jajo? Ja myślałem, że sobie tutaj wrzucę. Wiem, o co chodzi chyba, moi drodzy. Tam też muszę zrobić jednak drzwi. Zróbmy tak, cyk. I złapmy jakąś istotę. Chodź ty tutaj, gościu. Mogę cię złapać? Dobra, mam złapaną jedną. Siglite, piąteczka, światełko i płyniemy. Złapmy sobie jeszcze. O, tutaj ten ładny. Chodź, chodź, i tu bumerangi pływają. Dawaj, dawaj, bumerang jakiś. Albo nie, dobra, łopatnicę dawaj, jeszcze jedną, cyk. No i dobra, zobaczymy, ile w ogóle jest miejsca w tym akwarium i czy będę mógł je w przyszłości sobie troszeczkę zupgrade'ować. Dobra, akwarium. Proszę, płyń sobie. Jedna, druga, trzecia.
No i rewelacja, co? Fajnie to wygląda. Tutaj sobie będą rybki pływały. A jakbym postawił drugie akwarium z boku, coś... Aha, i tak nie mam kwarcu. Patrzcie, mamy kolejną wiadomość do odsłuchania. Automatyczna z Aurora Live Pod 13, ok. Koji Karas, side Koji. Yoki. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Kolejne DPA zlokalizowane. Czyli moi drodzy, jak widzicie, mamy live pod numer 3, live pod numer 13 oraz live pod numer 19. Lecimy sprawdzić, co tam się dzieje. Potrzebowałem do czegoś diament, ale tego chyba jeszcze nie postawiłem. Tak, stanowisko modyfikacyjne chciałem postawić, ale nie mam ołowiu przy sobie. Czy jest ołów? Jest ołów, super. Dobra, postawimy jeszcze stanowisko modyfikacyjne, moi drodzy, i dopiero sobie pójdziemy, bo zapomniałem całkiem o tym. Stanowisko modyfikacyjne i co ja mogę zrobić na tym stanowisku? Chyba postawimy je w tym miejscu, co? Będzie git. I co nam to da? Aha. Dobra, zrobimy sobie na pewno taki nóż. Zawsze chciałem taki mieć na pierwszą komunię. Pokaż go. Wyjdź. Patrzcie teraz, jaki mam piekący sword. Pięknie. Co jeszcze mogę tutaj zmodyfikować? Płetwy. Guma silikonowa, płetwy lit tytan. Okej, okay, szybko sobie zróbmy. Pstryk, pstryk. Guma silikonowa, no i pięknie. Mamy zrobioną gumę silikonową. I przejdźmy do tego jeszcze raz, fabrykatora. Płetwy. Guma silikonowa, tytan, lit. Lit, lit. Panie licie, gdzie pan jest? Tutaj, w której jest szafce? Lit jest i lit, super. Stryk, cyk. A, płetwy muszę zdjąć, tak? Z tego co rozumiem. Tak jest. Muszę zdjąć, ale niestety Farel nie ma miejsca. Tu napiszmy ubrania. Okej, okay, tu będą ubrania w tej szafce. Cyk, 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 cyk. No, mniej więcej ubrania. No i dobra. Mieliśmy płetwy ściągnąć, cofnij, cofnij. Płetwy ściągamy. Hyc, hyc. Modyfikujemy sobie na lepsze płetwy. Jestem ciekaw, jak długo one będą ulepszone. Opływowa konstrukcja zapewnia dwukrotnie większą prędkość pływania niż zwykłe płetwy. Super, przyda nam się to na pewno przy eksploracjach różnych takich wraków statków, gdzie tam trzeba gdzieś wpłynąć. Wiecie, Farel już nieraz zginął w takim wraku. Dlatego jestem mega zadowolony, że zrobiliśmy sobie takie płetwy. Okej, nie mam znowu żadnej apteczki. Sprawdźmy jeszcze, czy mam tylko w plecaku, tak. Narzędzie naprawcze jest. Palnik laserowy jest, 32%, trochę mało, ale dobrze, że jest. Konstruktor bas, to mi się nie przyda. Ale, no dobra, niech będzie. Płyniemy do lifepoda numer 19 lifepod. Mam nadzieję, że nic złego nas tam nie spotka. Tutaj płyniemy sobie przy winklu. Wziąłem ze sobą oddycharkę. Tak, wziąłem sobie oddycharkę w razie czego, gdybyśmy mieli zejść troszeczkę głębiej, ale nie wiem przypadkiem, czy tutaj nie ma promieniowania już. 150 metrów, 160, 170, o kurczę, powiem wam, że chyba trzeba będzie jednak oddycharkę założyć i tam sobie popłynąć. Seaglightem, 190 metrów. Mamy pierwszy jakiś wrak i wiecie co? Muszę. Muszę to zrobić, ale muszę po prostu tam popłynąć i zobaczyć, co się dzieje. Czy mamy coś ciekawego do zeskanowania? Fragment stacji dokującej. To chyba już miałem, co? Nie, nie miałem. Super. Pierwszy nowy element. Osad soli też będzie mi potrzebny. Fragment kombinezona Crown, super! Bo tego bardzo dużo potrzebuję. Tutaj mamy coś kolejne. Reaktor termalny, tego też nie miałem. Także niezły drop, moi drodzy, w tym odcinku. 50% powietrza. Stacja dokująca. Super, super, ale drop, ławka. Dobra, ja lecę do lifepoda szybciutko, powietrze sobie
zatankować, że tak powiem. Ubierzemy sobie tym razem oddycharkę. Mamy full powietrze, mamy. I spójmy sobie tutaj. Sick fluid intake. Co to jest za rybka? Tego nie miałem. O kogon, tak? Stacja dokująca. Nic tutaj niebezpiecznego nie ma, na szczęście. A jakoś tak powiem wam, że za łatwo jest, moim zdaniem. Czy mogę coś tutaj jeszcze zeskanować? Ławka, to nie? Fragment wapnia. Niezwykle niska, przyczyna nieznana. Czyli z pewnością jest tutaj jakieś promieniowanie. Czy mamy drzwi do wejścia jakieś? Nie, a od spodu? Też nie. To jest chyba tylko tak do opłynięcia. Nie ma żadnego wejścia do środka, z tego co widzę. Jest. Dobra. Zeskanujmy. Latarka. Mogę coś zeskanować? Co to jest? No signal. No dobra. Nic nie ma. Są drzwi. Dobra. Czy ja mam palnik przy sobie? Szybciutko, Farel, przełóż sobie palnik laserowy. I rozetnij to. 54% powietrza. Dobra, damy radę. Ale czy mi się bateria nie skończy w palniku? 65. Raczej 25, 24. Dobra, easy chyba będzie. 50%. 20%. 18%. Tam musi być coś ciekawego. Nie ma opcji. Musi coś być ciekawego. Dobra, wypływamy szybko do naszego Simota. Ło! To była ta rybka, która mnie podgryza czasami. 30 seconds. Okej, zapalmy światło. I my byliśmy tutaj, tak? No, do góry, 200 metrów, do góry, bo mi ciśnienie zgniecie. Zapomniałem, totalnie o tym zapomniałem. By mnie zgniotło ciśnienie, bym miał po simocie, ale bym zapierdzielał z buta później. Latareczka. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Jest. Wzmocniony skafander nurkowy. I to mi się podoba. Dobra, napijmy się do oporu. Skaner. Fragment ładowarki ogniw. O kurcze, tego to jeszcze nie grali. Lecimy dalej. Lampeczka. Kolejne drzwi, mogę to otworzyć? Lampka. Nie, tutaj niestety już nie mogę otworzyć. Dobra, wypływamy sobie stąd. Ale tutaj na zewnątrz coś leży jeszcze. Kombinezon Brown, super. I o to chodzi. Ile już mamy elementów do kombinezonu Brown? Ramię torpedowe kombinezonu Brown. Schemat dostępny. Okej, okay, a tutaj? Co tutaj się dzieje? Że tak spytam? Wezmę sobie tylko kwarc, ale dalej nie będę zaglądał tam na razie, bo jeszcze życie mi jest miłe. Okej. Okay. Opłyjmy sobie jeszcze. Patrz, jest coś. Coś jest. Konsola ubezpieczeń pojazdów. No dobra. Super. Też jestem zadowolony. Chociaż na razie nie wiem, co to jest. A tu? Fragment reaktora termalnego. Mam full, tak? 30 seconds, dobra. Wracamy naszego Simocika. I dalej płyniemy w te miejsce, które mieliśmy, ponieważ tu się tylko zatrzymałem na chwilę obczaić, co tutaj się dzieje. Mam nadzieję, że chyba o niczym nie zapomniałem, co nie? Moi drodzy, płyniemy dalej. Tylko pamiętaj, Farel, nie zanurz się za głęboko. A tu co jest? Dobra, tutaj byłem. 190 metrów. 190 metrów głębokości, okej. Okay. A do celu? Nie. Gdzie jest cel? 1200, 1600... 800? W tą stronę! Kurczę, Farel! Na 300 metrach to jest? O kurczę. To troszeczkę będziemy płynąć w dół. Dobra, trudno. Szkoda, że jest tak ciemno, ponieważ naprawdę teraz nic już tutaj nie widać. Aha, dobra. Popłynę sobie troszeczkę do góry. Później zejdziemy z tym simotem na te 200 metrów niebezpieczne.
Aha, dobra. Czyli musimy wpłynąć w tą szczelinę, tak? Jak dobrze się orientuję. 190, 5, 6, 7, 8. Cofnij się troszeczkę. Dobra, moi drodzy. Zapisujemy gierkę. Farel bierze tak. Hełm przeciwpromienny, ok. Oddycharka jest. Skaner, Siglight. Jest. Czy mamy... Opuść. Opuść, jedynka. Ciśniemy! Mam nadzieję, że nas ciśnienie nie zgniecie. I że znajdziemy coś tutaj w końcu ciekawego. Czemu tak głęboko musiałaś wylądować? Dobra, jest coś. Butla wysokopojemnościowa. Elegancko. I o to chodzi. O to chodzi. O to chodzi. Woo! Panie, co pan tu robi? Co my tu mamy? Do zeskanowania. Szybko, 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 szybko. Powietrze się kończy. Nic? Ktoś tu był może przede mną i mi buchnął. No dobra. Jestem, powiem tak. Troszeczkę rozczarowany. Myślałem, coś będzie tutaj lepszego. Ale jeszcze się nie wynurzamy. Ruda miedzi. Aha, tak głęboko i ruda miedzi. No to pięknie. A to co to jest? Nic. A tutaj to muszę zeskanować. Wow, wow, wow. Dlaczego pani do mnie strzela? Dobra, dobra. Z tej strony może to szybko sobie zeskanuję. Teraz mnie tamto dziadostwo nie widzi. No dobra. I to tyle, tak? Nie, jest coś. PDA. Dobra, PDA. Dobra, uciekamy stąd. No i dobra, mission complete, moi drodzy. Misja wykonana. Witamy na pokładzie. Dobra, my wracamy do naszej bazy, a w przyszłym odcinku, moi drodzy, wyruszymy do Lifepodu 3 oraz 13. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę dla Farela. 300 łapek w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się, cześć!